8,5 tysiąca ofert pracy wpłynęło w 2016 roku do Wałbrzyskiego Urzędu Pracy. Zarejestrowanych bezrobotnych było łącznie 6200. Statystycznie bezrobocie spada i wynosi aktualnie w Wałbrzychu 8,9%. Na dziś w Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 3800 osób. Liczba bezrobotnych może się zwiększyć. Jest to związane z tak zwanym martwym sezonem, który przypada na koniec roku. Maleje liczba prac sezonowych, co wpływa negatywnie na statystyki. Niektórzy twierdzą, że statystyki spadają dzięki maszynie do rejestracji, która wydaje określoną liczbę biletów. Nigdy, że tak powiem, nikogo z kwitkiem nie odsyłamy, jeżeli ta osoba się nie może danego dnia zarejestrować, może przyjść następnego dnia, ale z samego rana, tak aby ten bilecik pobrać. Niemniej jednak, że tak powiem, możliwości przerobowe, tak jak kiedyś były. Y w danej liczbie tak i dzisiaj są, więc y, to nie jest tak, że y, brak możliwości zarejestrowania się świadczy o tym, że spada bezrobocie. No, to jest zupełnie informacja na pewno nieprawdziwa. Urząd Pracy oferuje bezrobotnym szkolenia, dzięki którym mogą się dokształcić i przekwalifikować. W każdej chwili, jeżeli już jest zarejestrowany, w każdej chwili ze swoim doradcą klienta ustala, w jakim obszarze chce się szkolić y, i wykazuje, że jest pracodawca czy krąg pracodawców, którzy będą w stanie go zatrudnić. Trudnić po uzyskaniu tych umiejętności czy kwalifikacji y, wynikających z danego szkolenia. I wtedy y, jest kierowany do komórki, która zajmuje się szkoleniami. Y, takie szkolenie dla niego jest w całości organizowane, kierujemy na to szkolenie, odbywa szkolenie. Po zakończeniu szkolenia y, przedkłada dokument świadczący o zakończeniu i kierujemy taką osobę do pracy. Bobrzyski urząd pracy zachęca do otwierania swojej działalności. Chętnie mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie biznesu. To jest taki czas, że to jest początek roku, więc my. Y, Wtedy dysponujemy największą ilością środków, otwieramy wszystkie formy, jakimi dysponujemy w urzędzie pracy. Także i pracodawcy mają możliwość pozyskiwać środki pieniężne na zatrudnienie, jak i bezrobotni na przekwalifikowanie się, czy to w ramach właśnie szkoleń indywidualnych, grupowych, bonów stażowych, czy też uzyskać dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Gdyby w trakcie roku okazało się, że tych pieniędzy nie wystarczyło, mamy możliwość sięgać po rezerwy do ministra. Dofinansowanie mogą być przeznaczone na urządzenia potrzebne do wykonywania działalności. Możliwe jest też wyremontowanie siedziby i obiektów potrzebnych do funkcjonowania firmy.